Cześć widzę, witam cię bardzo serdecznie. Od 100 zł do kosy, kolejne podejście. No mam nadzieję, że w końcu się uda zrobić tą kosę, tak? Zaczynamy standardowo od skrzynki, którą możesz sobie otworzyć za darmo oczywiście. Jak tylko używasz kodu Kroxy na CSGO skincie, wystarczy, że zalogujesz się z linku zapisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj magiczny plusik i wpiszesz kod Kroxy przez 2x. Jako są pełnoletnim oczywiście jesteś, dostajesz właśnie taką skrzyneczkę wtedy na start za free. No i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, ale kodu oczywiście możesz użyć dowoli. A jak z kodem Kroxy wpłacasz, to wyślij mi nagranie na Discorda, bo możesz wygrać pięknego Huntsmana rękodzieło. Wystarczy oczywiście, że wyślesz nagranie właśnie jak płacasz na DC-ka, na specjalny kanał. I oczywiście każde 2 zł wpłacone to jeden bonus respektu. Im więcej ich zdobędziesz, tym oczywiście większa szansa na wygranie tej kosy. Więc podsyłaj, a oczywiście każdy dostaje gwarantowaną nagrodę w postaci rangi na Discordzie. Więc zapraszam do wzięcia udziału. Oglądaj oczywiście film do końca, bo będzie oczywiście hasło konkursowe do konkursu na skina. Jak chcesz oczywiście wziąć udział, subskrybuj, łapa w górę pod filmem, oczywiście na komentarzyk z hasłem. Dołącz na Discorda, no i użyj właśnie kodu Kroxy na CSGO skinsie. Jak osobą pełnoletnią jesteś? Zobaczmy, no pierwsza bitwa wygrana. Zobaczmy jak będzie z drugą. 2 Glock niestety na konto mojego oponenta. Zobaczmy, no ten deal, no niestety tutaj tym bardziej chyba przypieczętuje, tak mi się wydaje, naszą przegraną, ile ta WP. A WP za 80 groszy, to jest w ogóle naprawdę, nie pojmuję tego, a WP za 80, w sensie, no jak widzę AWP spadającą, no to nie mogę sobie, nie mogę przyjąć do wiadomości, że udało się 80 groszy kosztować. Tak więc, no zobaczmy, no pierwszą bitwę wygraliśmy, z drugą niestety ciut gorzej, overall 4 zł na minus. Ale zobaczmy skrzynkę raz, to jest to skrzynka, którą lubię sobie wrzucać na te właśnie challenge od zera do kosy. Chocolate case również, no bo kto nie lubi czekolady. No i tutaj może neonik jakiś na dopieszczenie. 18 zł, koszt takiej battle. No jeżeli udało nam się wygrać, no to super sprawa by była. Addikson, no tutaj Addikson na Smurfie nam się chyba zameldował za mniejsze stawki. No tutaj... Jak oglądać filmy, no to wiecie, że ja lubię się czasem z Addiksonem pizgać na bitwach. No ale tutaj, no jak gramy na mniejszych stawkach, to wbił Addikson na Smurfie, tak? No ale no nie Addiksona co pierdolił. No nie podoba mi się to bardzo. Co ty zrobiłeś, Adi? Co ty zrobiłeś? No ja dzisiaj tylko stówkę mam. Ja tutaj challenge dla widza chcę zrobić. A ty mnie opierdzielasz tutaj, no ach. Taki właśnie jesteś, Adi. Dobra, jeden water case. No jeżeli to nam siądzie, no to trzeba sobie to powiedzieć, że... No wrócimy do tej, że tak powiem, rozgrywki, może ktoś tutaj w ogóle dołączy do mnie. Generalnie jest godzina 23. Wstałem o 23. Wstałem dosłownie przed chwilą na końcówkę meczu Włochów z Chorwacją i Albanii z Hiszpanią. I w ogóle to, że tam padła bramka w ostatniej minucie meczu, w ostatniej akcji meczu z XD, gdzie kuponem... No i jestem ciekaw, i no, klasycznie, super sprawa. 166 zł było. To było pół challenge'u stary naszego w tej jednej battle. I generalnie no, do tamtego momentu no nie siadały w ogóle oba kupony. No po bramce Włochów no już tam jeden typ siadł, bo miałem chyba w jednym kuponie gole właśnie Włochów powyżej pół, a w drugim, trzecim i czwartym to miałem Włochy z remisem, tak? No, no i siadło, no zapytasz, no przecież zajebiście, tak? No tak, no gdyby Hiszpania na bramkę strzeliła, to by było zajebiście. No i no nie wiem, no całe Copa America, które było dzisiaj w nocy, poszło, że tak powiem, do kosza, bo trafiłem oba mecze i... No i znowu będzie trzeba coś kleić, tak? Znowu coś będzie trzeba kleić na jutrzejszy oczywiście mecz Polaków. Możecie dać znać oczywiście w komentarzach, jaki w ogóle stawiacie tam wynik. Czy Francuzi, że tak powiem, się po nas gładko przyjadą. No ja stawiam, że właśnie tak będzie, że ci Francuzi się gładko po nas przyjadą. A gdybym miał stawiać, to brameczka Kyliana Mbappé, stary. Brameczki Francuzów powyżej 2,5. No i że strzelowa była połowa. Ja to bym tak właśnie typował. I takie no 3-0, 4-0 nawet, kurczę. To już jest taki odważny wynik, no ale myślę, że 3-0 to jest takie w zasięgu, nie? No dobra, bo zostało nam 26 zł, a to nie jest duży budżet, to trzeba sobie to powiedzieć. No ja nie wiem, no ja mam jakiś tutaj dar do przegrywania tych całych sum, z których mam zrobić kosę w dosłownie chwilę. Tylko, że no tutaj skrzyneczka nie chce ze mną współpracować, tak? No, no nic nie siada, po prostu nic nie siada. Ostatnio byliśmy tak blisko, byliśmy naprawdę tak blisko wykonania tego challenge'u, ale no, tam jedna bitwa tak naprawdę zaważyła, nie? Dobra, wrzućmy sobie tego springa. Kurczę, chciałem na trzy osoby, no ale dobra.
niech już będzie na tą jedną osobę. No i zobaczmy, jak nam tu pójdzie. 12,60 koszt tej bitwy. No i to jest ten cały ja, stary. No nie wiem, ja muszę zrobić następny challenge od zera do kosy. Przysięgam, cały challenge robię na underdogu. I jak mi tam nie siądzie kosa, no to ja nie wiem, co ja mam zrobić. Daj oczywiście znać w komentarzu, czy podobał ci się film. Hasło konkursowe, nie wiem, napisz byle co. Dzięki za oglądanie.